splot lędźwiowy, obszary potencjalnego uwięźnięcia nerwów obwodowych. W tej sekcji omówimy obszary, w których nerwy obwodowe splotu lędźwiowego mogą być narażone na uwięźnięcie. Pierwszy to nerw biodrowo-podbrzuszny. Nerw biodrowo-podbrzuszny wywodzi się z przednich gałęzi nerwu rdzeniowego L1. Zaopatruje skórę i mięśnie dolnej ściany brzucha, a także skórę bliższego odcinka biodra i uda. Ten nerw dzieli się na gałęzie skórne boczną i przednią. Potencjalnymi miejscami uwięźnięcia są mięsień lędźwiowy większy, mięśnie poprzeczne brzucha i skośny wewnętrzny, a także rozcięgno mięśnia skośnego zewnętrznego. Dalej mamy nerw biodrowo-pachwinowy, który wywodzi się z przednich gałęzi nerwu rdzeniowego L1. Zaopatruje skórę i mięśnie dolnej ściany brzucha, a także wargi sromowe większe lub moszną. Nerw oddaje gałąź skórną przednią, czyli przedni nerw mosznowy. Jest on podatny na ucisk w mięśniu lędźwiowym większym, mięśniach poprzecznym brzucha i skośnym wewnętrznym oraz w powierzchownym pierścieniu pachwinowym. Nerw płciowo-udowy. Nerw płciowo-udowy wywodzi się z przednich gałęzi nerwów rdzeniowych L1-L2. Zaopatruje skórę bliższej przyśrodkowej części uda oraz wargi sromowe większe lub przednią część moszny, a także mięsień dźwigacz jądra. Podział nerwu obejmuje gałęzie płciową i udową. U mężczyzn gałąź płciowa zaopatruje mięsień dźwigacz jądra i skórę moszny, natomiast u kobiet zaopatruje wargi sromowe większe oraz skórę wzgórka łonowego. Nerw może być uciśnięty w mięśniu lędźwiowym większym, a także w kanale pachwinowym przy gałęzi płciowej i w więzadle pachwinowym przy gałęzi udowej. Nerw skórny boczny uda. Przewodzi włókna z drugiego i trzeciego nerwu lędźwiowego, zaopatrując skórę przedniej, bocznej i tylnej powierzchni uda. Wychodzi ponad mięśniem biodrowym na bocznej granicy mięśnia lędźwiowego i przechodzi przez mięsień krawiecki, gdzie dzieli się na gałąź przednią i tylną. Gałąź przednia unerwia przednie i boczne części skóry uda. Gałąź tylna unerwia skórę bocznej i tylnej części uda. Może być uwięziony w mięśniu lędźwiowym większym, w powięzi mięśnia biodrowego, pod więzadłem pachwinowym oraz w powięzi szerokiej uda. Nerw udowy. Nerw udowy wywodzi się z przednich gałęzi nerwów rdzeniowych L2 do L4. Zaopatruje mięsień czworogłowy uda, mięsień krawiecki, biodrowy i grzebieniowy, a także skórę przedniej części uda. Podział tego nerwu obejmuje nerw udowo-goleniowy, nerwy do przedniego przedziału uda oraz przednie gałęzie skórne. Nerw udowy może być uciskany w mięśniach lędźwiowym większym i biodrowym, powięzi mięśnia lędźwiowego, więzadle pachwinowym, mięśniach krawieckim i prostym uda oraz w przegrodzie międzymięśniowej przyśrodkowej na gałęzi czuciowej odpiszczelowej. Ostatni to nerw zasłonowy. Wywodzi się z przednich gałęzi nerwów rdzeniowych L2 do L4. Zaopatruje mięśnie przyśrodkowej części uda oraz skórę dalszej przyśrodkowej części uda. Ten nerw przechodzi przez kanał zasłonowy i oddaje gałęzie przednią i tylną.
Jego przednia gałąź jest podatna na uwięźnięcie w mięśniach przywodzicielach długim i krótkim, natomiast gałąź tylna w przywodzicielach krótkim i wielkim. Gałąź końcowa, czuciowa, może być uciśnięta w powięzi szerokiej. Oto podsumowanie obszarów, gdzie może dochodzić do uwięźnięcia nerwów splotu lędźwiowego.